Dzisiaj się wypowiem na temat FIDOS. Chyba tak to się wymawia. Więc system, moim zdaniem, który ma być jakby alternatywą dla Chrome OS-a, bo daje możliwości większe niż Chrome Flex, tak jak daje Chrome, normalny OS Chrome, który jest na Chromebookach. Z tym, że ja mam troszeczkę mieszane uczucia po zbadaniu tematu i teraz się z wami podzielę. Po pierwsze, mamy to system Chrome OS jest od Google'a. Mamy go normalnie sprawdzonego, przetestowanego i on ma wszystko nam działać dobrze, sprawnie na tym systemie. I tak jak mówiłem, że Flex jest, żeby sobie przetestować, zobaczyć jak nas to jara, to kupi wtedy Chromebooka z normalnym systemem, żeby w pełni wykorzystywać jego możliwości. I też się odniosłem do tego, dlaczego moim zdaniem nie ma instalowania aplikacji ze sklepu Play na Google Chrome Flex. Ja myślę, że tu chodzi o po prostu, chodzi o certyfikację po prostu wkrótce, że dany sprzęt jest przetestowany po prostu pod kątem tego sklepu, aplikacji i łatwiej nawet deweloperom tworzyć takie jakieś aplikacje, optymalizować, przerabiać pod Chromebooki, bo mają spis sprzętów, na których to ma po prostu działać. I tyle. Tu krótko, jakby te wątpliwości. Więc ten system drugi FIDOS, zwał jak zwał, ma te możliwości. Od razu na dzień dobry daje. Możemy go połączyć z jakby z serwerem, jakby z chmurą od nich, ze środowiskiem Google, a może u Chroma też podpiąć wszystko. I tutaj jest takie moje małe pytanko. Mój mały wykrzyknik mi się od razu pokazuje, zapala w głowie. Łączymy to z usługami Google, z naszym mailem, z naszymi danymi. Często mamy podpięty też portfel Google, że płacimy sobie NFT i inne różne usługi, hasła, nie hasła, takie sprawy. Czy ten system jest szczelny? Czy twórcy tego systemu mają dobre intencje? Czy czasem gdzieś te dane nasze czasem nie wyciekają? To jest system stworzony od podstaw, więc to może być niewidoczne na początku. Więc pytanie, czy warto temu po prostu zaufać. Dobra, bo tam jeszcze można z Linuxa rzeczy instalować. Na upartego, na Chromebooku też można. Wchodzimy tam w informacje, w ustawienia w informacje. Mamy takiego pigwinka, tam możemy sobie takie środowisko, terminal też uruchomić i też uruchamiać różne aplikacje pod Linuxa. Ja wiem, można na moim komputerze, to mamy te wszystkie funkcje. Tylko jak mówię, właśnie tu są te wykrzykniki. Bezpieczeństwo, niby antywirus jest, wszystko elegancko zapewnione, ale jak mówię, czy nie ma tego drugiego dna tego stworzenia tego systemu rozpowszechniania. Mamy czasy, jakie mamy. Jest dużo kanciarzy, dużo różnych przekrętów. Na różne sposoby próbują nas przekręcić. Więc, sorry, może nie, ja nie to, że ja oskarżam, czy coś tam insynuuję, tylko po prostu mówię o swoich spostrzeżeniach. Bo tu by był łatwy kąsek. Bo dajemy od Flex nie mamy, dajemy od instalacji uruchamianie aplikacji Android i takie inne lepy. Więc dlatego ja nadal przystoję przy Chrome OS-ie. Nawet w Flexie. Jak macie sprzęt, zacznijcie sobie Flexa, popatrzcie, pobawcie się. Jak zobaczycie, że to jest dla was, wtedy sobie pomyślcie już o normalnym sprzęcie, Chromebooku, tak jak nieraz mówiłem. I wtedy normalnie korzystajcie. Bo tak jak mówiłem, Chromebooki mają te swoje inne plusy. O nich możecie się dowiedzieć z innych materiałów, ogólnie o Chromebookach. Jest takie fakty i mity,
materiał Chromebooka, tylko wcześniej jest taki wstęp troszeczkę mały, zaraz chodzi o system. I później są przedstawione fakty, mity na ten temat. Żebyście zrozumieli ten temat, to macie właśnie podaną taki mały zarys, żebyście mogli w pełni zrozumieć, dlaczego uważam, co jest za fakty, a co jest za mity. I kilka innych odcinków, więc Was zapraszam. Na razie. Cześć. Pa.